Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, oczywiście The Sims 4. Na tym się teraz najbardziej skupiam, czyli Simsy. No oczywiście są jeszcze serie jak Plants vs. Zombies, oczywiście jest jeszcze Battlefield. No ale jednak na Simsach najwięcej czasu spędzam, najwięcej tutaj pogrywam. Chociaż tak naprawdę też jeszcze jedna kwestia. Ja nagrywam praktycznie z dnia na dzień, czyli to co dzisiaj widzicie, było nagrywane wczoraj, no właśnie. Kiedyś nagrywałem troszkę wcześniej, czyli 2-3 dni przed publikacją. Teraz niestety jest to nie do końca możliwe, nie do końca możliwe, stąd też wygląda to tak, a nie inaczej. Stąd też zdarza mi się, że na przykład dany dzień już nie ma odcinka, tak? Czyli po prostu są jakieś tam powiedzmy przerwy i zastanawiam się, czy nie przejść w tryb, czyli nagrań, publikacji co drugi dzień, a nie codziennie. Po prostu jest na tyle mam teraz na głowie, tyle tej pracy, tyle obowiązków i tak dalej, że nie wiem, czy to jest aż tak bardzo możliwe, żeby nagrywać codziennie. No musiałem się zastanowić, będę próbował oczywiście dalej pracować w tym systemie, w którym pracowałem, ale jak to się ułoży, jak to będzie, nie wiem. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wrócić do takich serii jak vlogi, do takich serii jak newsy. Serie, które wymagały rzeczywiście dość dużo pracy, jeżeli chodzi o ilość poświęconego czasu na nagranie, ilość czasu poświęconego na obróbkę. Wymagały troszeczkę czasu, a pomimo tego, że trwały powiedzmy te 3-4 minuty, to jednak no troszeczkę to zajmowało. A to są świetne serie, przynajmniej dla mnie, no zupełnie coś innego, coś nowego. Gdzie można się wykazać, gdzie można coś powiedzieć, a nie tylko grać i pokazywać całą grę. Jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, czy ona jest... Aha, ona jest w ciąży przecież, zastanawiam się, dlaczego ona jest taka gruba. No tak, że ona jest w ciąży już i spodziewamy się dzieciątka, ale zaraz zobaczymy, pływaj w basenie. Czy on czasami nie idzie do pracy dzisiaj? Wydaje mi się, że nie idzie do pracy, ale... Za 9 minut, no właśnie, dobra, okej. Okay. Ale jeszcze chciał popływać przed pracą, nie ma problemu. Mamy tutaj jeszcze choinkę. Teoretycznie ta choinka jeszcze będzie stała przez jakiś czas. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Okej. Okay. Ciasteczko, dobra. Zobaczmy, ten jeszcze śpi. Chociaż nie wiadomo dlaczego, mógłby już coś zjeść. Podaj śniadanie, wyrzuć zepsute jedzenie. Szkoda, że zepsute jedzenie, bo czasami jest tak, że jest pusty talerz, a ten pusty talerz niekoniecznie musi oznaczać zepsute jedzenie, no więc to jest taka mała zmyłka. A już widzę, że sobie coś wybrałeś do jedzenia i dobrze. Później, no właśnie, potrzebuj trening fizyczny, trening ukończony. A, czyli nic więcej, no i świetnie. W takim razie czekamy tylko, żeby pójść do pracy, a do pracy niestety dzisiaj nie idzie, za 2 dni. Okej. Okay. No zdarza się. Dobra, ta już chodzi krzywo. Tantiemy za aplikację. Aplikację kiedyś tworzyłem, ale to było chyba w tamtym jeszcze domu. Tutaj już tantiemów, te tantiemy jeszcze dostaję, ale one są już z poprzedniej działalności, z poprzedniego domu, z wcześniejszej pracy. Zobaczmy, co tu się dzieje, ta się ogarnia. Zobaczmy, czytanie książek ukończone, dzisiaj do pracy za godzinę dosłownie. Idealny nastrój, zainspirowana. W chwili obecnej jest jako szczęśliwa. Ja myślę, że jest taka możliwość, żeby była zainspirowana. Wystarczy, by poczekała chwilę, żeby postała dosłownie w tym tutaj miejscu. Ewentualnie inaczej, jak została jej godzina do pracy, niech może zacznie tutaj malować. Niech zacznie malować. Duży obraz surrealistyczny i z pewnością do pracy pójdzie zainspirowana. No tak. Zobaczmy, ta ma chyba wolne, coś tak mi się wydaje, tak? Czy nie? Pływaj w basenie. Poziom miksologii, gotowania, świetnie. Codziennie przygotowanie jedzenia, drinków niezaczęte, no właśnie. Z tym będzie problem, ale tutaj też nie ma problemu właściwie z tym, żeby... żeby i tak osiągnąć, powiedzmy, jakąś progresję w zawodzie, czyli rozwój, awanse i tak dalej. Nie będzie problemu absolutnie. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, zobaczmy sobie teraz tak. Ona jest znowu głodna. Nic dziwnego. Jeżeli postać jest w ciąży, zaciążona, no to nie ukrywajmy, ale na pewno też troszeczkę więcej będzie wcinać. I tak też rzeczywiście jest. I tak też rzeczywiście jest. Dobra. A co ona tu ma? Porozmawiaj z tym w imieniu Paweł. Nie rozmawiaj z nim, nie macie wspólnych tematów teraz absolutnie. Zobaczmy na Pawła. Paweł idzie za 2 dni do pracy, czyli teoretycznie mógłby potrenować jeszcze swoją sprawność fizyczną, ma 4., 5. poziom,
Ale słuchajcie, jako że on chce iść zostać sportowcem, to ja myślę, że on powinien tutaj ćwiczyć podnoszenie ciężarów jak najszybciej. Powinien się na tym skupić i powinien trenować do 10 poziomu, bo i tak prędzej czy później będzie musiał to osiągnąć. Prędzej czy później będzie musiał osiągnąć ten 10 poziom. Więc, czy on to zrobi teraz, czy później, tego nie ominie. Dobra, przyspieszymy sobie troszeczkę czas. Czekajcie, tu jest ten chyba idzie do pracy. Czy mi się tak wydaje? Idź do pracy, idzie zainspirowana i bardzo dobrze. 3 dni urlopu może wziąć. Świetnie. Okej. Okay. Podejrzewam, że dostanie dzisiaj awans. Nieuniknione, co? Justyna idzie do pracy, okej. Okay. Poszła zainspirowana, więc to jest bardzo dobre dla niej. Ja zobaczymy. W ogóle bardzo ciężko mi się teraz gra, bo uszkodziłem sobie palec, niestety. Otwierałem wino. No. Wyobraźcie sobie, otwierałem wino i podczas otwierania tego wina no było coś z korkiem nie tak, korek nie chciał wyjść do końca, więc go tam nożykiem chciałem troszeczkę podskrobać. Szkoda gadać. Niestety nie wyszło, nie wyszło. No. To właściwie weszło w palec, no ale okej. Nie jest najgorzej, nie jest źle. Przeżyję na szczęście. Chociaż krwi było dużo i aż mi się słabo zrobiło, jak zobaczyłem tą krew. Nie przepadam za krwią, to muszę przyznać. Ale dobra, może nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, może opowiem o tym przy jakimś vlogu, właśnie nagram jakiegoś vloga i tam może opowiem tą sytuację. No, to byłby dobry pomysł. Mielibyście się z czego pośmiać. Pewnie, że tak. Dobra, zobaczmy teraz tak. Ten pracuje nad swoim sprawnością fizyczną. Na razie jest... O, Martyna też poszła do pracy, coś takiego. Ona jest w ciąży teoretycznie, ale dobra. W naszym kraju tak samo, bo jeżeli ktoś jest w ciąży, to nie znaczy, że nie może pracować, absolutnie. Może pracować, ale musi tylko uważać na siebie. Okej. Okay. Tak samo jest i w Simsach. Też mogą ćwiczyć, pracować. Ciekawe, czego zabije, jeżeli będzie pracował do granic możliwości, będzie ćwiczył do granic możliwości, zaraz zobaczymy. Nawet nie zdążył myć dłoni, jak mi przykro. Musimy popracować nad tym. Szkoda, że nie ma specjalnego eliksiru, gdzie mógłbym tak naprawdę wypić eliksir i mieć już 10 poziom umiejętności. No myślę, że to byłoby już praktycznie gra na kodach, więc dobrze, że czegoś takiego nie ma, ale Okej. Okay. Wyślemy go z powrotem tutaj na dół. Niech może obejrzy sobie chłopak telewizję. Oglądaj kanał, nie surfuj po kanałach. On jest troszeczkę spięty, dlaczego? Jak w potrzasku, cecha nieangażujący się. A właśnie. On ma cechę nieangażujący się. A Holender. Kurczę, no. Raz chyba wzięli ślub. Dwa, spodziewałem się dziecka. I jak tu się nie zaangażować? No właśnie. O, Lender, masz przesrane, chłopie. Albo się dostosujesz, albo po tobie. Dobra, zerknijmy tam na górę, jak sobie radzi Pawełek. Chyba sobie nie radzi. Nie swój. Poszedł się wykąpać. No nie dziwię mu się. Dobra, słuchajcie, sprzedamy sobie tutaj ten obraz. Ten obraz jest jego, więc może niech skończy wytwarzać ten obraz cudowny. Niech go sprzeda ostatecznie. Żeby było miejsce, powiedzmy, na... żeby była pusta sztaluga. Żeby ktoś inny mógł zacząć malować. Awans, stanowisko blogerka. Właśnie, nasza Justyna dostała awans. Blogerka, myślałem, że od tego się zaczyna. Ale okej. Okay. Justyna awansowała i teraz będzie pracować jako blogerka. Justyna będzie teraz zarabiać dodatkowe 7 simleonów na godzinę, otrzymując w sumie 32 na godzinę. To i tak więcej niż w naszym kraju. Jako blogerka. Okej. Okay. Justyna otrzymuje też w bonusie 407 simleonów, edytor tekstu Milton. No właśnie, edytor tekstu Milton. Ciekawe, co to jest w ogóle. Zerknijmy, czy ona ma gdzieś go tutaj. Części ulepszeń elektroniki też nie, też nie. Zobacz, może to będzie gdzieś tutaj w wyposażeniu rodziny. Jest. Edytor tekstu Milton, ale słuchajcie, no ten edytor tekstu Milton nie jest specjalnie jakoś zaawansowany. Myślę, że go sprzedamy. Chociaż nie, momencik, 1000 simleonów, tak? Zaraz zobaczymy sobie. Gadżety szpiegowskie, proszę bardzo. Ale gadżety szpiegowskie nie są potrzebne, więc ja to sobie sprzedam. Tutaj mamy odblokowane na trzecim poziomie kariery kulinarnej albo na drugim poziomie blablabla. Zobaczmy sobie w takim razie, jaka jest wartość tych sprzętów. Czy one są lepsze, gorsze, droższe, czy nie?
Stali szlachetnej, to tak. Na trzecim poziomie kariery. Ale on jest tak naprawdę jakość drinka 8, 8, niezawodność tu jest 8, tu jest 5, otoczenie 2. Ale po co mi to? Także to też sprzedajemy. Tutaj mamy Miltona. Zobaczmy po ile jest Milton. Raczej w gabinecie jako komputer. To jest to, to jest to. 1000 z hakiem. My mamy komputer za 10 tysięcy, więc za przeproszeniem jest mi to niepotrzebne. Agent specjalny, tutaj jest ścieżka przestępcza. I guru techniki, tak? Na ścieżce e-sportsmena, to wtedy mamy ściśle tajny komputer. Czyli tak naprawdę nic nie jest w stanie przewyższyć tego, co mamy. Czyli ten edytor tekstu Milton możemy wsadzić sobie do szuflady. A dokładnie sprzedamy go. Zawsze dodatkowy grosz, dlaczego by tutaj nie zarobić? Bardzo ładnie. Justyna wróciła z pracy, ten maluje, zobaczmy. Może niech ogląda telewizję wspólnie z Malcolmem. W końcu potrzebują tak naprawdę zabawy. I przy okazji też im wzrośnie troszeczkę towarzystwo, z pewnością troszeczkę porozmawiają. O Martynę na razie się nie martwimy, zobaczmy tutaj, niech kiedy... Jak tylko dokończy obraz, niech go sprzeda, jak najszybciej. Dobra. I co? Już? Jeszcze? Jezus Maria, jakiegoś królika tam maluje. O kurczę. Wygląda jak Bonaparte, ale... Znaczy, inaczej. Nie obrażając. Jest to strój Bonaparte, tak? Napoleon Bonaparte, ale tutaj widzę, że twarz jest taka dość inna. Nie do końca podobne. Nie do końca. Ale dobra, nie wnikamy w szczegóły. Sprzedaj kolekcjonerowi, zobaczymy ile zarobisz. Zrobiłeś 660 simlonów, no to jesteś naprawdę... szkoda gadać. Zobaczmy, tutaj otwórz coś do jedzenia, dwie porcje zostały. Martyna wróci, z pewnością będzie gotowała, ona jest na... akurat na kierunku kulinarnym. Wobec tego myślę, że to będzie na plus. O, przy okazji widzę... jakieś jedzonko, wszyscy jedzą, tak? Jak to się stało? Przyniósł mu jedzenie, czy mi się tylko wydaje? Chyba tak to wyszło jakoś. Okej. Otwórz. Proszę bardzo, weź porcję. Bardzo ładnie. Tutaj widzę, że Malcolm chyba leci już spać, ale poczekajcie, nie tak łatwo. O, już się położył, szybki jest. Niech skorzysta najpierw, niech się wykąpie. Z bąblami. A później może pójść spać. Najpierw to, co ważne, a później... możesz się kłaść. Zobaczmy, tak, Paweł już sobie zjadł. Nie wiem, dlaczego tutaj są porcje. Tilapia, sprzątnij w takim bądź razie. Okej. Okay. Co więcej tych jedzenia? O, chłopie, co ty robisz? Nie przestaw, tylko sprzątnij. Mhm. Dobrze. O, Martyna wróciła, ona jest chyba głodna. Nie jest głodna, ale będzie głodna prędzej czy później. Więc wyrzuć zepsute jedzenie, podaj obiad, przyjąć wykwintny posiłek, proszę bardzo. Sałatka jakaś tam. Caprese, nie wiem, nie znam. Przyznam szczerze, że nie znam. Nie znam się na daniach aż tak dobrze. Okej. Czyli tak, ona nam pogotuje i patrzcie, już jest głodna. O, lender, jasne. Szybko jej to poszło. Paweł Drake, co on mógłby zrobić? Nie wiem, dlaczego idzie naokoło. Chociaż nie, to jest krótsza droga akurat. A to ci dopiero. Tutaj zrobimy taki myk, surfie po kanałach. Proszę bardzo. Justyna idzie spać, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, Justyna nie pójdzie spać, Justyna najpierw się jeszcze ogarnie. Ten się już odświeżył, dumnie chodzi. Weź kąpiel z bąbelkami. Tu jest taka dziwna rzecz się dzieje, słuchajcie. Jak tutaj ktoś się kąpi, ktoś coś robi, tu zalewa w pokoju podłogę. Nie wiem zupełnie dlaczego. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie powinno, a jest. Nie będę wnikał w szczegóły, naprawdę. Dziwna sytuacja, no ale okej. Dobra, ona się już kąpie. Już tutaj wysyłam ją w takim razie do łóżka. Zobacz, Martyna zostaje. Zostaje nam Paweł. Paweł ogląda telewizję. Jak skończy oglądać telewizję, mógłby się położyć spać faktycznie. A tutaj jeszcze zostaje nam Martyna. Martyna musi ugotować, zjeść i może się kłaść spać tak naprawdę. I spodziewamy się tego dzieciątka. Nie wiem, kiedy będzie tak naprawdę, bo różnie z tym bywa. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Co ona słucha muzyki teraz? Jakieś dziwne nastroje ma. O, coś takiego.
Odłóż. Dziewczyno, ktoś to przyniosła bezpośrednio do salonu. Dobra, to musimy posprzątać. Odłożyć moglibyśmy. Dobra, odłóż. To posprzątaj. Ja wiem, że tutaj nie powinno tak być, ale ona już musi iść spać. Pewnikiem zaraz upadnie na ten swój wielki bęben. I będzie tragedia. Zaraz wysyłam ją do spania. Tutaj pokoik dla dziecka mamy też przygotowany. To jest pokoik dla dziecka, który był już przygotowany wcześniej. Wcześniej to był pokój Macieja. Maciej dorósł, wyrósł i wyjechał ze swoją kobietą cudowną, którą mu stworzyłem na poczekaniu. Zastanawiam się teraz, czy tutaj nie przemeblować czegoś. W zależności, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, zobaczymy. Albo zostawimy tak, albo zmienimy na bardziej wystrój dla dziewczynki. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Okej. I kolejny dzień. Zobaczmy sobie tak. Paweł już wypoczęty, mógłby wstać. Co się dzieje normalnie? Że oni tak co chwilę do tej łazienki, co chwilę do jedzenia muszą się dobierać. Otwórz. Tilapia z patelni. Ciekawe. Okej, czyli ona chyba tego nie wyrzuciła, ona to schowała do lodówki, na to wygląda. A bo ja jej tak kazałem, nie wiem teraz. Zgubiłem się troszeczkę. A mniejsza z tym. Najważniejsze, że jest jedzenie. Najważniejsze, że mają co jeść. Widzę, że już wszyscy wstali. Proszę bardzo, toaleta, idealnie. Malcolm na komputer, czy aby na pewno? Wykonaj. Wypełniaj raporty, właśnie, mówiliście, żeby wypełniać raporty, to gdzieś w sieci. Ja już sobie to sprawdzam, czy jest taka możliwość. Sieć, gdzieś tu była? Sieć. Wypełniaj raporty, rzeczywiście tak jest. Bardzo wam dziękuję za te komentarze. Czasami jest tak, że teoretycznie gra się dość długo, ale sami zobaczcie, ile tutaj jest po prostu tych opcji. Wchodzicie więcej opcji, później w sieć i tu jeszcze są inne opcje. Później w zamów, inne opcje i tak naprawdę okazuje się, że jeszcze wiele rzeczy nie wiemy. Przynajmniej ja nie wiem, jeszcze aż tyle czasu nie poświęcałem na wszystkie kariery, więc zawsze mogę tam w czymś jeszcze leżeć. Dobra, słuchajcie, musi iść do pracy, więc już go puszczam. 25% zadania wykonał dopiero i myślę, że raczej więcej nie wykona na chwili obecnej. Też 25% tu wykonania zadania, 3 dni do pracy, tutaj musielibyśmy jeszcze podciągnąć. Czyli nie wiem, ćwiczenie przygotowywanie drinków, może i to pomoże, spróbujmy. A nie, ona już głodna jest, więc musi coś zjeść. Zróbmy taki myk, proszę bardzo, weź porcję, zobaczmy kiedy do pracy, za 3 dni. O, Martyna i Malcolm mogą teraz wziąć wolne w sprawach rodzinnych. Dlaczego? Bardzo dobre pytanie. Okej, zajmuj się Barry, ćwicz przygotowania drinków. Zobaczymy, czy jej to coś pomoże. Malcolm do pracy. Paweł z kolei, co? Paweł jeszcze... Aha, Paweł też idzie do pracy. Trening ukończony, świetnie. Na razie mu nie dajemy treningu, ponieważ idzie do pracy, więc fajnie by było, żeby nie był zmęczony. Fajnie, żeby był w pozytywnym, dobrym humorze. Okej, co my tu mamy? Tutaj obejmij, proszę cię. Co ty masz z tym obejmowaniem tej swojej córki, no? O, patrzcie, jaki błąd. Przenikali się przed chwilą. Coś takiego. Justynka. Okej. Justynka, jak tam? Czytanie książek, niezaczęte, codzienne zadanie. Czytanie książek, wobec tego tutaj już jej dajemy. Czytaj coś. Idziesz do pracy za 2 dni, więc świetnie, masz czas, żeby popracować nad oceną pracy. Tutaj sobie poczyta na spokojnie, zobaczmy, tak, tutaj Martyna co robi? Martyna, właśnie, musiałaby poćwiczyć przygotowywanie drinków, ale widzę, że nie wiem dlaczego. O, jest, dobra, już poszła. Paweł z kolei tutaj widzę też się nudzi, ale on zaraz do pracy będzie jeszcze, tak? 4 godziny mu zostały, więc ewentualnie może popracować jeszcze nad finansami rodziny. Albo w sumie, dobra, przed pracą troszeczkę po nich popodnosi ciężarów. Dlaczego by nie? Przynajmniej troszkę będziemy bliżej 10 poziomu. Chociaż do 10 poziomu jeszcze kawał drogi tak naprawdę. Zobaczmy sobie, 5 poziom, no właśnie. 5 poziom, cały czas 5 poziom i bardzo powoli pniemy się w górę. Myślę, że jeszcze sporo czasu będziemy potrzebowali, żeby dojść do tego 10 poziomu.
A jeszcze bardziej zaskoczony będę, jeżeli okaże się, że w tym kierunku, w tym zawodzie, czyli tak naprawdę sportowca, niepotrzebny jest 10 poziom sprawności fizycznej. Zdziwiłbym się, ale kurczę, no wszystko jest możliwe. Skoro tutaj już zupełnie inne potrzeby są tak naprawdę, więc ocena pracy i tak dalej, no to wszystko ma wpływ, ale nie ma tych znajomości potrzebnych i tak dalej. No jest znaczne ułatwienie, przynajmniej dla mnie. Co my tu mamy? Tańcz. O, chłopie. Za 2 godziny idzie do pracy. Okej, zostawmy na razie to, tak? Dobrze. Justynka wpiernicza coś tam, tą tilapię pewnikiem. I co ona ma dalej zrobić? Ona ma wolne, 25% ukończone. Nie, 23%, aha, jeszcze dzień wolnego ma, dobra, czyli tak, czytaj coś. Czytaj, bo potrzebujesz tak naprawdę spełnić jeszcze ocenę pracy na plus. Tutaj wyłączamy muzykę. On zaraz idzie do pracy. Zobaczmy, czy jakieś rachunki przyjechały, przybyły do nas, nic. Cieszę się. Nie lubię rachunków. A wy? No pewnie, że chyba nie. Nikt nie lubi rachunków. Dobra, zlecimy na razie może sprzątanie. Niech się czymś zajmie kreatywnym. Tutaj Martyna idzie chyba też do pracy, ale za 3 dni. Widzę, że pęcherz niestety jej chyba nie wytrzymuje już. Za dużo na dworze. Tutaj jeszcze wyślemy ją do kąpieli. A później bardzo szybko będzie musiała pójść spać. Jak widzicie, no niestety w takim stanie, w jakim jest, czyli zaciążonym, wygląda to tak, a nie inaczej. No cóż, dobrze. Paweł idzie do pracy, świetnie, Justyna. Nie mam żadnego pojęcia, co ona robi, dlaczego akurat jest w toalecie. No dobra, mniejsza z tym. Dziwna sytuacja. Miała czytać książki, nie czyta. Będzie okrzan. Tutaj, proszę bardzo. Przeczytaj ponownie. Odłóż. Jakieś krótkie książeczki czyta. Najlepiej przeczytaj Potop. I wtedy będzie ok. I wtedy zdobędziemy wszystko, co chcieliśmy zdobyć. Ocenę pracy i będziesz miał jeszcze czas na najbliższe kilka nagrań na czytanie tej książki. Książek. Właściwie książki, ale wiadomo, to nie jest w formie jednej. O, to chyba każdy wie. No i patrzcie, znowu przeczytaj ponownie. Holender, jasne. Kup książki, zobaczmy jakąś książkę, niech kupi taką z dolnej półki, albo czekajcie, według ceny, koszt. O, Holender, patrzcie, jak być prawdziwą duszą towarzystwa. Kompletny przewodnik, co tak pachnie. Przewodnik mistrza, miksologia. Beletrystyka, dla dzieci. Tudor, coś tam? Zobaczmy, emocjonalne. A weź sobie tą. Zobaczymy, co z tego będzie. 25 simlonów. To jest bardzo tanio. Pytanie, czy ona książkę ma? Ma tutaj. Dobrze, świetnie. Przeczytaj. I ciekaw jestem, czy będzie czytała dłużej, no. Okej. Okay. Dobra, widzę, że chyba nam się kończy czas powoli. Niestety. O, ale fajnie się gra. Fajnie się gra w te Simsy. Cały czas zastanawiam się, czy grać jeszcze, czy powiedzmy nagrywać, grać jeszcze w inne jakieś tytuły. Oczywiście tak mówię, no cały czas jest Plants vs. Zombies, Battlefield 4. Ale zastanawiam się, czy coś jeszcze wrzucić. No zastanawiam się, czy to jest sens, czy nie lepiej skupić się na jednym tytule konkretnym. Czy na mniejszej ilości, tak, teraz jest. I powiedzmy dorzucić jeszcze tam te swoje vlogi, jakieś tam przemyślenia. O, muszę pomyśleć nad tym. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.